Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Tak jak może pamiętacie z filmiku odnośnie Bookhola, najnowszą książką, którą na ten moment kupiłam, była Księga Żywych Sekretów od Madeline Rux. I jest to książka, która w Polsce została wydana przez wydawnictwo Jaguar. Zainteresowałam się tą książką przede wszystkim, jeżeli chodzi o jej fabułę. A co możemy sobie właśnie powiedzieć o fabule tej książki? Mamy tutaj dwie przyjaciółki, Adele i Connie. I obie te przyjaciółki są nastolatkami, 16-latkami żyjącymi w Bostonie i natknęły się one w pewnym specyficznym antykwariacie, w takim sklepie z różnościami, na książkę dotyczącą historii Moiry. W ogóle właśnie ta książka nazywa się Moira. Jest to książka, która mówi o historii wielkiej miłości kobiety i mężczyzny. Moira jest kobietą z wyższych sfer. Severin jest zwykłym malarzem i ona spotyka go kiedyś w parku i po prostu zakochuje się w nim, mimo że już ma przeznaczonego mężczyznę również z wyższych sfer, który ma być jej narzeczonym. Czyli mamy tutaj taką typową książkę, która gdzieś mamy uniesienia, romanse. No i te dwie przyjaciółki zaczytują się w tej książce. To jest ich ulubiona książka. No uwielbiają Moirę, Severina, te wszystkie romantyczne uniesienia. Więc kiedy okazuje się, że mężczyzna z antykwariatu, taki starszy mężczyzna, proponuje im, że tak, sprawimy rytuał, zrobimy zaklęcie i będziecie mogły przenieść się do świata książki, no to po prostu Adele, która uwielbia wszystkie egzoteryczne rzeczy, tarota, tego typu kwestie, no jest zachwycona i tak, tak, przenieśmy się do świata Moiry, super. Oczywiście Connie jest dosyć sceptycznie do tego nastawiona, no bo chyba nie jest to raczej normalna kwestia, że zapalimy sobie ziółka, świeczki i nagle przeniesiemy się do zupełnie innego świata. No ale Adele jest podekscytowana, Connie jest taką dziewczyną, która mocniej stąpa po ziemi. Jest to dziewczyna wysportowana, chodzi w bluzach, dresach, co jest też ważne do podkreślenia. Czyli te dwie przyjaciółki są od siebie zupełnie inne, ale rzeczywiście łączą je silne więzi. Także one obie udają się do tego miejsca, do tego antykwariatu, no i nie zgadniecie, udaje się po prostu to zaklęcie i nagle Adele znika. I po prostu Connie, dosłownie totalnie przerażona, zgadza się, żeby tak kontynuować to zaklęcie, musi po prostu podążyć za przyjaciółką, ponieważ totalnie nie wie, o co tu chodzi. No ale niestety dziewczyny trafiają w zupełnie dwa różne miejsca w książce, co oznacza, że nie spotykają się tam. Na początku totalnie są w innych miejscach Bostonu, ponieważ ta książka, do której się przeniosły, również znajduje się w Bostonie. I niestety nie jest to taka sielankowa, piękna historia, jaką moglibyśmy się spodziewać, znając po prostu fabułę tamtej książki. Ponieważ dziewczyny trafiają w zupełnie mroczne miejsce. Generalnie już na samym początku Boston jest przerzedzony, nie ma tam praktycznie żadnych ludzi. W jakimś pamiętniku, który znajduje Connie, są zapiski o tym, że ludzie trafiają do morza, dzieją się bardzo dziwne rzeczy, w transie po prostu znikają te osoby i coraz to nowe osoby, więc cały ten świat się dosłownie wyludnia, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast druga przyjaciółka trafia w takie miejsce, gdzie jakby mamy wyrwę pomiędzy światami, jakieś potwory z niej wychodzą, jacyś ludzie w maskach dziwnych i bardzo przerażających chcą ją gonić. Także widzimy, że tutaj coś jest mocno nie tak. Gdzie one w ogóle trafiły? O co tu chodzi, tak? No nie jest to sielankowa historia z pięknymi sukniami i balami, jak to mogłoby się wcześniej wydawać. Natomiast jedna z przyjaciółek, Adele, trafia na Orle. Orla to jest bohaterka drugoplanowa w tej ich książce, więc Adele wydaje się, jasne, coś tu się dzieje, jednak być może to jest ta nasza książka, może coś nam się uda, muszę znaleźć Connie, ale z drugiej strony jest też troszeczkę zainteresowana tym, że być może trafi na ten bal, pozna Moirę, pozna tą swoją bohaterkę, którą tak czciła od wielu miesięcy. No i dalej mamy takie wątki, gdzie poznajemy rzeczywiście Moirę na tym balu. Orla zajmuje się dziewczyną. Orla pomaga dziewczynie, ubiera ją w suknię balową i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Moirę, to bohaterka nie jest do końca taka, jak można by się wydawać. Nie jest taka, jak opisana w książce. Nie jest to bardzo miła dziewczyna. Jest to raczej dziewczyna, która zadziera nosa, jest totalnie ponad wszystkimi. I no, okazuje się, że to, jak odebrana została lektura przez nasze bohaterki, nie do końca zgadza się z tym, co otrzymały.
Natomiast jeżeli chodzi o koni, ona trafia do gangu bicykli, czyli zupełnie jakiegoś wątku, który był drugoplanowy, wspomniany w kilku zdaniach w oryginalnej książce. Natomiast trafia na dziewczynę Missy, która umie dobrze strzelać, jest właśnie tutaj, biegają na tych bicyklach, kradną i próbują przeżyć. Ten gang bicykli ma swoją krojówkę w podziemiach kościoła i generalnie dzięki temu miejscu i ich opowiadaniu mniej więcej możemy zorientować się, co dzieje się w tym mieście. Dowiadujemy się, że te potwory nawiedziły to miasto, że ci ludzie znikają w morzu. Tam również w tym morzu jest coś specyficznego, co nie chcę Wam spoilerować. Natomiast dowiadujemy się, że te osoby, które są tam pod kościołem i w ogóle ci jeszcze mieszkańcy, nie trafili do tego morza tylko dlatego, że kiedy kładą się spać, po prostu nie mają snów dzięki specjalnym ziołom, herbatkom, które parzą. Więc te osoby, które poszłyby spać, posiadały jakieś sny, posiadały jakieś podszepty, one po prostu zniknęłyby w morzu, kompletnie nie byłoby z nimi żadnego kontaktu. Więc tak większość osób w Bostonie się wyludniła. Czyli jak widzicie, mamy tutaj dwa zupełnie różne wątki. Mamy Adele, która trafia pośrednio w ten świat, spotyka tych bohaterów, których tak uwielbiała i ubóstwiała. Spotyka również taką pewną ścianę, no bo rzeczywiście, jeżeli kogoś uwielbiamy, a tutaj jednak okazuje się, że nie jest tak do końca, no to wiadomo, jest to pewne rozczarowanie. Natomiast koni trafia do zupełnie innego świata, do miejsca, którego w książce nie było. Jakby natomiast oczywiście idziemy tym trybem fabuły w pewnym sensie dwutorowym, potem bohaterki gdzieś tam się spotykają i próbują z tego świata uciec, tak? Ponieważ ten świat dosłownie no, rozpada się, coraz więcej potworów się tam pojawia, coraz więcej negatywnych rzeczy, że ten świat coraz bardziej idzie w tą złą stronę, więc one chcą temu przeciwstawić się w pewnym sensie. I tutaj może zakończę, jeżeli chodzi o taki aspekt fabularny. Natomiast również przeczytam Wam jeden fragment, ponieważ to, co było dla mnie dosyć specyficzne, kiedy czytałam tą książkę, nie spodziewałam się, że ona będzie do tego stopnia mroczna, że cały czas będziemy dostawali kolejne rzeczy, które będą dosyć, no, nie mówiąc negatywne, ale dosyć takie rzeczywiście mroczne, straszne. Bohaterki, no, na pewno nie tego się spodziewały, ale no, mówię, to nawet nie sądziłam, że to będzie szło w takie klimaty Lovecrafta, w takie klimaty rzeczywiście jakichś tam potworów, macek i tak dalej. No, ta okładka tego mi nie zasugerowała i nie sądziłam, że to będzie rzeczywiście szło i szło i szło coraz bardziej mroczną i taką niepokojącą stronę i te wszystkie wydarzenia będą szły właśnie w takim kierunku, ale tutaj taki fragmencik to był, dosłownie jest to strona 111 i to był taki pierwszy fragment, gdzie zaczęłam się zastanawiać, w którą stronę idzie ta książka. Ale posłuchajcie. Spojrzała jeszcze raz na nieznajomego. Teraz przynajmniej próbował się do niej odwrócić. Kiedy czubki jego butów skierowały się wreszcie w jej stronę, Adele spojrzała tam, gdzie powinien mieć twarz, a wtedy sala balowa wokół niej zawirowała. Nie było tam nic, tylko dziura. Jak okno do przestrzeni pomiędzy przestrzeniami. Nie migotały tam gwiazdy, ziała tylko pustka. Przedwieczny zew bezimiennego. Niczego, niczego tam nie było. Chociaż nie, coś się czaiło. Coś okrutnego. Miejsce narodzin grozy, kwintesencja wszystkich koszmarów. Czyli jakby już po tym króciutkim fragmencie możecie sobie zwizualizować, jak to wygląda, te takie mroczne i rzeczywiście niepokojące elementy tej powieści, ale ogólnie czyta się ją bardzo dobrze. Widzimy bohaterki, które są zupełnie inne od siebie, w inny sposób podchodzą do tego, co się dzieje, ale rzeczywiście są to dosyć ciepłe osoby, jakby dobrze reagują na tych bohaterów, których spotykają i ci bohaterowie również dobrze reagują na nie. Generalnie tutaj mamy Koni, która też zmaga się z taką historią tego, że podobają jej się dziewczyny i nie powiedziała o tym przyjaciółce, nikt o tym nie wie, ona jest taka troszeczkę zamknięta w tych wątkach, ale tutaj zaczyna się bardziej otwierać na tą dziewczynę, z którą w tym świecie książki przechodzi te przygody. Natomiast no, Adele poznaje również Kincaida, to jest ten drugoplanowy bohater, który miał być narzeczonym Moiry, no i okazuje się, że być może ten jej wyidealizowany Severin malarz nie do końca spełnia te wszystkie wymogi, które spełniłby właśnie Kincaid, bo który jest po prostu dżentelmenem i zajmuje się nią i się nią opiekuje. Także gdzieś tam ten wątek miłosny również tutaj między bohaterami się pojawia.
I rzeczywiście ci bohaterowie, zarówno pierwszoplanowe dziewczyny, jak i również ci bohaterowie z książki, poznajemy ich dogłębnie, czym się kierują, ich marzenia. Widać po prostu od razu, jeżeli mamy się podejrzewać o coś bohatera, to gdzieś tam to jest od razu widoczne, że zachowuje się dziwnie, coś jest nie tak. Więc jakby jest tu wielu bohaterów, ale tak naprawdę są całkiem nieźle przedstawieni, więc pod tym względem nie można się do tego czepiać. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest również ciekawie napisane. Nie ukrywam, że nie spodziewałam się tego, że ta książka będzie szła w takie raczej mroczne tony, natomiast to był duży pozytyw. Tutaj takie lovecraftowe motywy, tam już z tego fragmentu macie gdzieś bezimiennego, także rzeczywiście naprawdę jest to coś wartego polecenia. Myślę, że będziecie się dobrze bawili, jeżeli lubicie takie troszeczkę mroczniejsze wątki, ale z drugiej strony no, ta fabuła, która polega na tym, że można wciągnąć się w świat swojej ulubionej książki, też całkiem do mnie przemawiła, dlatego w pierwszej kolejności złapałam się za tą książkę i naprawdę czekałam na premierę. Myślę, że mogę ją Wam polecić, jeżeli to lubicie takie lżejsze czytanie, to powinna Wam się spodobać. Dzięki, że wysłuchaliście mnie tutaj odnośnie tej książki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!